Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu.działaj.pl. Proszę Państwa, zaczynamy nowy cykl, tym razem o zwycięstwach frankowiczów z kredytbankiem, a dokładnie umowami kredytbanku, które były zawierane przez Kredytbank S.A., a obecnie następcą prawnym jest Santander Bank Polska. Proszę Państwa, to również cykl wskazujący na to, że frankowicze wygrywają z kredytbankiem, wygrywają i doprowadzają do unieważnienia umowy kredytu extra locum, bo tak nazywały się kredyty frankowe w kredytbanku. Proszę Państwa, bardzo ciekawy wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Gdańsku 14 lutego 2020 roku, gdzie to Sąd Okręgowy jednoznacznie unieważnił umowę kredytu frankowego extra locum udzielonego przez Kredytbank S.A. Jak to wyglądało? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, po pierwsze ten kredyt extra locum, który rozpatrywał bank, był to kredyt udzielony w 2008 roku i sąd w pierwszej kolejności stwierdził, że bank nie wypełnił obowiązku informacyjnego, a polegał on na tym, że należało frankowiczów uświadomić o ryzyku frankowym, ryzyku kursowym, które wiązało się z udzieleniem kredytu w walucie obcej. Takiego obowiązku nie wykonał Kredytbank, nie pouczył, jak może się zachowywać waluta obca i jakie mogą być konsekwencje zaciągnięcia kredytu w franku szwajcarskim. Ponadto Sąd Okręgowy w Gdańsku potwierdził, że w umowie znajdują się klauzule abuzywne, klauzule dotyczące przeliczania franka szwajcarskiego. To ważne, że te klauzule, po usunięciu tych klauzul, Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że ta umowa dalej istnieć nie może. A to dlatego, że po usunięciu tych klauzul ta umowa staje się umową nieważną. Nie można jej kontynuować. A zatem należało formalnie unieważnić umowę kredytu. Ważne to, że Sąd Okręgowy jednoznacznie potwierdził, że należy wypytać, przepytać takiego frankowicza, czy zgadza się na unieważnienie umowy kredytu, co wiąże się z konsekwencjami rozliczenia takiego kredytu z dotychczasowymi wpłatami i sumą kredytu udzielonego. Oczywiście wpłaty są, jak i suma kredytów są obliczone według polskich złotych, zarówno z chwili pobrania kredytu, jak i chwili sumy tych kwot, które zostały wpłacone do czasu rozliczenia. I tutaj frankowicze potwierdzili, że się zgadzają na to, no i Sąd Okręgowy w Gdańsku, unieważniając umowę, zasądził na rzecz frankowiczów ponad 194 tysiące złotych nadpłaty, czyli tych wszystkich wpłat, które oni dokonali, oraz zasądził koszty sądowe. Proszę Państwa, no, to faktycznie pokazuje, że umowy extra locum udzielane przez Kredytbank S.A., którego teraz następcą prawnym jest Santander Bank Polska, są umowami, które powinny podlegać unieważnieniu. A zatem frankowicze, którzy wzięliście kredyt w Kredytbanku S.A. extra locum, zachęcamy do tego, żeby nie zwlekać, tylko prowadzić postępowanie przeciwko Santander Bank Polska, bowiem te umowy Kredytbanku extra locum podlegają unieważnieniu. Nie ma na co czekać, trzeba działać. Szołajski Legal Group prowadzi takie postępowania i pomaga frankowiczom wygrywać sprawy w sądzie. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu.działaj.pl.